bardzo serdecznie na kanale Mama z Powołania i mam dzisiaj dla Was 7 zapomnianych metod rozpoznawania ciąży. Testy ciążowe w formie takiej, jaką znamy dzisiaj, dostępne są w aptekach dopiero od lat 70. XX wieku. Natomiast nie oznacza to, że wcześniej kobiety czekały, aż wyrośnie im ciążowy brzuszek, żeby potwierdzić to, że są faktycznie w ciąży. Na przestrzeni wieków powstawały przeróżne metody potwierdzania ciąży. Oczywiście ich skuteczność była różna, raz mniejsza lub większa, ale warto powiedzieć, że są też takie, których skuteczność wynosiła nawet 98%, czyli prawie tyle, ile dzisiejszych testów ciążowych, które możemy dostać w aptece. Chcecie się dowiedzieć, jakie to metody? To zapraszam! Pierwszy test to test nasion. Metoda powstała w starożytnym Egipcie. Polegała na tym, że kobieta, która chciała sprawdzić, czy jest w ciąży, powinna oddać mocz do dwóch pojemników. W jednym znajdowały się nasiona pszenicy, natomiast w drugim nasiona jęczmienia. Jeżeli nasiona wykiełkowały, wówczas oznaczało to, że kobieta jest faktycznie w ciąży. Metoda, chociaż wydaje się być niedorzeczna, została później potwierdzona w XX wieku przez pewnego naukowca, który wykazał, że eksperyment miał aż 96% skuteczności. Mieszkanki Sumeru zasłynęły z wytwarzania tamponów, do produkcji których wykorzystywały trawę, wełnę, ziele krzyżownicy, a także białą roślinę. Takie tampony umieszczały w pochwie na okres 3 dni, a następnie na podstawie ich zabarwienia określały, czy są w ciąży, czy nie. Tylko nie róbcie tego w domu! XVI-wieczny fizyk Jacques Gilmont twierdził, że informacje o ciąży można również wyczytać z oczu. Otóż podobno po drugim miesiącu ciąży oczy kobiety stawały się jakby głębokie, źrenice pomniejszone, żyłki w kącikach bardziej widoczne, a same powieki opadające. Dzisiaj wiemy, że metoda ta nie ma żadnego właściwie zastosowania w praktyce, aczkolwiek w jednym miał on rację, to znaczy faktycznie wzrok kobiety w ciąży zmienia się i do swojej równowagi powróci po porodzie. W średniowieczu potwierdzano ciążę również przy pomocy testu igły. Polegał on na umieszczeniu w naczyniu z zebranym moczem zwykłej igły. Jeżeli przybrała ona kolor czarny albo rdzawy, oznaczało to, że kobieta jest w ciąży. Niestety test ten nie cieszył się zbyt dużą wiarygodnością. Kolejny test to test żaby. W latach 20. do rozpoznawania ciąży wykorzystywano zwierzęta, takie jak królik, mysz albo żaba. Wstrzykiwano im wtedy mocz kobiety podejrzanej o bycie w ciąży. Jeżeli zwierzę po tym zabiegu zachowywało się niespokojnie lub było pobudzone, wówczas oznaczało to, że kobieta jest w ciąży. Natomiast jeśli zwierzę było spokojne, tak jak nasza Gloria, no to oznaczało to, że kobieta w ciąży nie jest. Kolejny test to test wymiotów. Test również pochodzi ze starożytnego Egiptu. Należało rozsypać na podłodze zgniecione daktyle i migdały i następnie mieszankę to zalać jeszcze piwem. Jeżeli kobieta wytrzymała te wszystkie zapachy i nie zwymiotowała, oznaczało to, że nie jest w ciąży. Natomiast jeśli zwymiotowała, potwierdzało to jej ciążę. Kolejny test to test cebuli. Test powstał w starożytnym Egipcie, ale był wykorzystywany również w Grecji. Test polega na umieszczeniu w pochwie na noc cebuli. Jeżeli następnego dnia rano z ust kobiety był wyczuwalny zapach cebuli, oznaczało to, że kobieta nie jest w ciąży. Interpretowano to w ten sposób, że macica jest otwarta i przepuszcza zapachy ku górze. Natomiast jeżeli zapach cebuli nie był wyczuwalny z ust, oznaczało to, że kobieta jest w ciąży, macica się zasklepiła i nie przepuszcza zapachów ku górze. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, to proszę zalajkujcie, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z filmikami na kanale Mama z Powołania. No i dajcie znać w komentarzu, czy taka forma filmików Wam odpowiada, czy Wam się to podoba. Będę bardzo wdzięczna za Wasze zdanie, Wasze opinie. Dzięki, do zobaczenia. XVI-wieczny fizyk. Fizyk. Powieki stają się opadające, w kącikach ust widać żyłki ust. No chyba nie. Niestety metoda ta nie znajduje potwierdzenia w żadnych naukowych badaniach, tak jakby inne znajdowały.